W 1932 roku William Carr opublikował książkę pod tytułem Hell's Angels – Anioły piekieł. Opisywała ona coś, co autor określał mianem światowej teorii spiskowej. Był to podzielony politycznie świat, w którym wszystkie rządy państw były sekretnie kontrolowane przez iluminatów. Carr wierzy, że członkowie tej grupy specjalnie powodują konflikty na Ziemi, aby zamaskować nim istnienie jednego, ogólnoświatowego rządu. Przez ponad dwa wieki konspiracjoniści z różnych stron świata wyrażali obawy, że być może jesteśmy tylko pionkami w szponach Illuminati i ich planów dominacji świata. W 1776 bawarski filozof Adam Weishaupt założył grupę Illuminati. Chciał dzięki niej przeciwstawić się wizji świata kościoła rzymskokatolickiego. Zamiast tego propagował ideę państwa wolnego od przeszkód wynikających z narzucania nam posłuszeństwa przez tych, którzy posiadają stopnie wojskowe czy bogactwo. Członkowie wywodzili się z zamożnych, wysoko postawionych rodów. Niektóre z tych rodzin do dziś pozostają wpływowymi dynastiami, włączając w to Medyceuszy czy Rothschildów. W 1784 bawarski władca Karol Teodor zakazał działania sekretnym stowarzyszeniom, postrzegając je jako zagrożenie dla panującego porządku. Illuminati oficjalnie zniknęli jako efekt jego polityki. Jednakże teoretyk konspiracyjny Roger Stone uważa, że nigdy tak naprawdę nie przestali działać. Zamiast tego udali się do podziemi, gdzie rozwinęli swą siatkę o tysiące nowych członków, którzy sekretnie zdominowali takie źródła władzy jak rządy, przemysł, media czy międzynarodowe instytucje finansowe. Mówi się, że celem Illuminati jest zaprowadzenie tzw. nowego porządku świata. Jednego globalnego rządu, który kontrolowałby całą Ziemię. Przecieki notatek politycznych sugerują, że to już właściwie może mieć miejsce. W 2016 WikiLeaks ujawnił sekretną umowę z 1979 zawartą między byłym sekretarzem stanu Henrym Kissingerem i potentatem paliwowym Davidem Rockefellerem. Ich rozmowa dotyczyła zgody na to, aby USA ukryły ostatniego szacha Iranu, Mohammeda Reza Pahlaviego, wraz z rodziną po rewolucji w Iranie. Co niepokoi jeszcze bardziej to fakt, że rząd zgodził się na to, aby utrzymać zaangażowanie Rockefellera w tę sprawę w sekrecie. W dokumencie tym jest napisane: David Rockefeller chciałby zminimalizować wiedzę o swoim udziale w sprawie związku z interesami z Iranem. Stone wierzy, iż jest to dowód, że rząd USA jest kontrolowany przez Illuminati. Mówi się, że obecny prezydent tego mocarstwa Donald Trump również jest członkiem grupy. We wrześniu 2016 Janice i Gregory Kane złożyli przeciwko niemu pozew sądowy. Twierdzili, że nie powinien on brać udziału w wyborach, ponieważ ma związki z Illuminati. Inni, tak jak zwolennik teorii spiskowych David Vose, wierzą, że charakterystyczny dla Trumpa gest dłoni układający się w szóstkę to wyraźny znak, iż należy on do grupy rzekomych władców świata. Mówi się, że szóstka odnosi się do liczby 666, czyli numeru diabła. W podobnym tonie niektórzy wypowiadają się o maklerach z Wall Street, że specjalnie prowokują oni niektóre polityczne tarcia po to, aby przybliżyć powstanie jednego ogólnoświatowego rządu. Profesor ekonomii Anthony Sutton wierzy, że wielkie bankowe dynastie finansowały wszystkie dwudziestowieczne przewroty polityczne po to, aby wzmocnić swą własną władzę. W 1972 Sutton stwierdził, że amerykańskie elity bankierów zaopatrywały wrogów własnego kraju, w tym Związek Radziecki, w zaawansowaną technologicznie broń. Całe to działanie miało na celu podtrzymać napięcie pomiędzy dwoma supermocarstwami, a w konsekwencji utrzymać posiadanie władzy nad światem. Co więcej, Sutton stwierdza, że te same elity doprowadziły do wybuchu rewolucji październikowej w 1917, która pozbawiła władzy dotychczasowych rządzących, a na czele państwa postawiła skrajnych komunistów. Ekonomista stwierdza, że następnie amerykańska finansjera zadbała o dostawy militarnej technologii do ZSRR. Ponoć 90% broni i zasobów wojskowych kraju pochodziło właśnie z tego źródła. Efektem tych działań miał być sztucznie wykreowany konflikt – zimna wojna. Sutton oznajmił, skutkiem działań USA i NATO było stworzenie Związku Radzieckiego i jego przemysłowych i wojskowych możliwości. Było to możliwe poprzez handel, sprzedaż technologii i wyposażenie przemysłowe. Naukowiec twierdzi, że przez to wydarzenia dziejące się na całym świecie są pod ukrytą kontrolą tych, których określa się mianem Illuminati. Jednakże przeświadczenie, że Illuminati kontrolują świat, oparte jest na podejrzeniu, a nie na twardych dowodach.
Związki pomiędzy tym sekretnym stowarzyszeniem a rządem USA są czysto spekulatywne. Ekspertka odmowy ciała Mary Civiello mówi, że rzekoma szóstka Trumpa to gest używany tak naprawdę do podkreślenia przesłania, o którym mówi, i ma na celu przyciągnięcie uwagi widza. Nie symbolizuje żadnego związku z Illuminatami. Podobnie nie ma też twardego dowodu na to, że rzekome bankierskie kliki są stowarzyszone w jakichkolwiek tajnych grupach. Można stwierdzić, że wraz z tym, jak te rodziny się powiększały, to ich majątki były rozdysponowywane pomiędzy kolejne pokolenia. Dziennikarz śledczy Dan Evon zauważa, że najbliższym rodzinie Rothschildów biznesowym przedsięwzięciem w 2016 jest Rothschild Group, międzynarodowa korporacja inwestycyjna, której dochody z 2015 wynosiły około 500 milionów dolarów. W porównaniu z tym największa korporacja na świecie, Walmart, osiąga roczne dochody w wysokości 500 miliardów. Są to ogromne sumy, ale daleko im do tego, aby zapewnić ich właścicielom możliwość kontrolowania rządów państw świata. Idee profesora Suttona zostały obalone przez profesora historii z Uniwersytetu Sheffield, Richarda Turlowa, który stwierdził, że Sutton zupełnie nie wziął pod uwagę alternatywnych wyjaśnień dla radzieckiej industrializacji. Nie można jednak zapominać o wszechobecnych symbolach, a także takich miejscach jak Bohemian Grove, czy zdjęciach, które wyciekają z tajnych spotkań grup ludzi, którzy trzymają władzę. Czy faktycznie są to Illuminati? Wydaje się, że najważniejszą sprawą jest brak dowodu na to, że Illuminati w ogóle jeszcze istnieją, albo że istnieli po XVIII wieku. Ówczesne źródła wskazują na silne związki pomiędzy Illuminatami a masonami. W 1798 brytyjski pisarz John Robinson wysnuł tezę, że te dwie frakcje połączyły się w jedną grupę po tym, jak zdelegalizowano Illuminatów. Oskarżał ich o snucie planu przeciwko wszystkim religiom i rządom Europy. Współcześnie na całym świecie żyje około 5 milionów masonów. Jeśli Illuminati są członkami tego ruchu, to rzeczywiście są w stanie wpłynąć na układ sił na Ziemi. Oczywiście, jeśli w ogóle istnieją i traktują świat jak swoją arenę zabaw, to starają się utrzymać to w największym sekrecie. Obecnie wiele instytucji jest skorumpowanych i dysponuje zbytnią władzą, ale nie wydaje się, aby były one kontrolowane przez tajemną siłę z pogranicza mistycyzmu. To jednak nie oznacza, że Illuminatów nie ma. Napiszcie w komentarzach, czy wierzycie w istnienie Illuminatów. A jeśli chcecie zobaczyć, jak rozpoznać ich symbole, kliknijcie tutaj lub sprawdźcie link w opisie. To by było na tyle, a my wkrótce poznamy więcej niewygodnej prawdy. Czołem!